Za nami już 11. wystawa tradycyjnych ścierackich stołów wielkanocnych. Pomimo tego, że pogoda w tym dniu nie rozpieszczała, to w miejscu wystawy czuć było iście wiosenny klimat. Podczas wydarzenia można było zakupić ręcznie wykonane dekoracje i ozdoby świąteczne, a także spróbować tradycyjnych regionalnych potraw przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń kobiecych. Na wystawie pojawiły się reprezentantki z całego powiatu. Dzisiaj mamy tak, różnego rodzaju wędliny wiejskie, domowe, jajeczka pod różnymi postaciami, sałatki, ciasta tradycyjne, babki, mazurki, serniki, same smakołyki, rolady różnego rodzaju i dużo dekoracji, chlebek wiejski. A jak przygotować dobry żurek? Dobry żurek to jest swój zakwas. Nie tam żadny ze sklepu kupowany w buteleczce, tylko swój zakwas zrobiony. Z czosnkiem, z zielem angielskim, z liściem laurowym. To jest podstawa. A najlepsze ciasto na Wielkanoc to jakie? Sernik i tradycyjny mazurek. No i być może babka majonezowa. A jakie u Pani w domu jeszcze tradycje są kultywowane co roku? Co roku? No śmigus, dyngus to na pewno. No i dzieci zajączka we Wielki Czwartek szukają niespodzianek. Ukryty gdzieś w krzaczkach, gdzieś w sianie. W domu no co? Żurek na pewno. Tak. Biała kiełbasa. Chrzan. Z buraczkami, no i szyneczka. Co ja mogę powiedzieć, jaka tradycja? Na pewno śniadanie wielkanocne, tak, z koszyczka, później spacer albo wyjazd. A śmigusa, dyngusa? A, no to już jest oczywiście tradycja, dlatego że wychodzą wszyscy, kto co może, dyngusówki, kiedyś było to wiadrami, teraz przechodzimy do dyngusówek. A jaki jest przepis na dobrą taką wędlinę świąteczną? Wiadomo, trzeba zapeklować, dobrze uwędzić i sparzyć. A jakie u Państwa w domu kultywowane tradycje co roku związane ze świętami? No to oczywiście pieczenie ciast, sprzątanie oczywiście poprzedzające przygotowywanie, pieczenie ciast. No świnku z dyngus na przykład, jak u Pani wygląda? O, u nas to jest bardzo tradycja podtrzymywana, praktycznie biorą udział i młodzi, i dorośli, tak? Czyli nie ma osoby, na której by pozostała sucha nitka. To jest baba gotowana, robiłam ją osobiście. To jest specjalna foremka, wstawia się do wody i się gotuje 3 godziny. Jemy śniadanie i zawsze musi być biała kiełbasa, barszcz, jajka, chrzan, szynka. No i oczywiście święconka, pokarmy poświęcone na stole rozstawiamy dla każdego. I to jest, siadamy wszyscy rano w niedzielę. A śmigus, dyngus, jak wygląda rano, od samego rana? O, to różnie, to zależy też od pogody, ale bardzo czasami obficie, że wiaderko wody w kuchni kiedyś wylądowało, także było wesoło. A kto pierwszy staje i polewa? W większości teraz to dzieci, a przedtem to też ja czasami robiłam sobie żarty i chodziłam polewać. Jak zwykle na wystawę przybyło wielu gości, którzy z przyjemnością degustowali potrawy. Dużą popularnością cieszyły się własnoręcznie wykonane pisanki i strojki świąteczne. Patrzenie na to, jak wyglądają stroje, jak wyglądają stoły, w jaki sposób ten stół wielkanocny powinien wyglądać, co na nim się znajduje, to jest również podtrzymanie tej tradycji i przekazywanie tych dobrych wartości następnym pokoleniom. Na pewno poświęcenie pokarmu w sobotę, później ta niedzielne śniadanie, poniedziałek oczywiście lany, więc wszystko to, co w każdym domu u nas w kraju, w naszym regionie się jest, to u mnie jest to samo. Kto pierwszy leje wodą? Ten, kto pierwszy wstanie, to pierwszy leje. Trudno jest powiedzieć, nieraz syn, teraz syn się wyprowadził, natomiast no my z małżonką może już tak bardzo się nie lejemy tą wodą, ale małżonka zawsze próbuje być pierwsza. Najpierw chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo pierwszy raz jestem tu obecny. Zostałem zaproszony przez pana starostę i bardzo się cieszę. Cieszą się także moje oczy, widząc ten kolor stołu i to świadectwo, że tradycja religijna, patriotyczna, narodowa, rodzinna cały czas jest kultywowana. I to jest piękne, to cieszy nasze serca. Poszczególni mieszkańcy poszczególnych wiosek potrafią się zintegrować. Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele przygotowania kosztują te piękne wystroje ciast, tych pisanek, te wszystkie stroiki, które tutaj są i zdobią nasze stoły. To świadczy o tym,
że jednak ta tradycja jest mocno zakorzeniona w naszym sercu i po rezurekcji jemy te tradycyjne potrawy. Oczywiście jest żurek na początku z jajkiem, z białą kiełbaską, no i później oczywiście już jest normalnie obiad taki świąteczny. Co roku tutaj się pojawiamy, gości nas starosta, ale właściwie to my gminami pokazujemy co najlepsze, jakie smaki, jakie kolory przedświąteczne. Bardzo mile, fajnie spędzony czas. Jakie tradycje? No to triduum paschalne, to wiadomo w kościele. Wcześniej jeszcze grałem jako organista, teraz już trochę inaczej jako parafianin. Próbujemy w sposób tradycyjny podchodzić do tych świąt, chociaż widzimy, że wiele rzeczy już zanika, choćby ten śmigus-dyngus, nieraz pogoda, chociaż najczęściej nie sprzyja. Ale tak bardzo rodzinnie, bardzo spokojnie, taki moment wyciszenia, uspokojenia tego tempa, który nam towarzyszy w ciągu całego roku. Jaka jest Pana ulubiona świąteczna potrawa? Myślę, że jajko. Ja bardzo lubię jajka jeść przez cały rok, a to jajko chyba wtedy takie przeróżnych odmianach, dodatek majonezu, no chyba to. Jakie tradycje są u Pana co roku w święta? Przede wszystkim są związane z palmami, czyli ze strojeniem. U mnie w domu również w podobny sposób świętujemy i przygotowujemy się właśnie do Wielkiej Nocy. A dziś tutaj u nas na stoisku możemy przede wszystkim zasmakować tego, co jest słodkie i tego, co jest związane właśnie z tradycją. No ja jestem, można powiedzieć, takim smakoszem jajek, więc jajka w różnych postaciach, ale też tradycyjna chociażby biała kiełbasa, to też jest mój przysmak. Trzeba przyznać, że nie jesteśmy akurat w święta zbyt wczesnymi skowronkami, jeżeli chodzi o wstawanie, także może się zdarzyć, że to dzieci podleją rodziców. Mamy okazję spotkać się tu w gronie i poczuć już wielkanocny klimat. Cieszę się, że każda gmina oraz miasto ma przedstawicieli w postaci kół gospodyń wiejskich, które przygotowały tyle smacznych rzeczy i podkreśliły charakter świąt wielkanocnych. Najważniejsze to jest spotkanie z rodziną, żebyśmy ten czas spędzili razem. Pieczenie wspólnie ciast, no myślę, że mazurek w tym roku na pewno. Lany poniedziałek, to jest tradycja, musi być symbolicznie trochę wody. Kto pierwszy wstaje w ten lany poniedziałek? Ja. Oczywiście, że ja. Panie wszystkich polewa pierwsza? Chociaż symbolicznie. Prezentacji stołów towarzyszyły występy artystyczne, które umilały czas odwiedzającym. Myślę, że to bardzo fajna sprawa, że to kontynuujemy po raz już tam kolejny. Jest to okazja dla mieszkańców całego powiatu, mam nadzieję również, że nie tylko, do tego, żeby zobaczyli, jak wspaniała jest nasza tradycja. Proszę zobaczyć, że wszystkie gminy jak jeden stają zawsze i pokazują to, co jest najbardziej wartościowe dla nas wszystkich. Jaka jest Pana ulubiona świąteczna potrawa? Zawsze musi być biała kiełbaska, to taka dla mnie podstawowa rzecz. No i generalnie wszystko lubię. Ja jestem takim człowiekiem, który nie jest wybredny, jak jest coś przygotowane smacznie. Każdym rokiem te stoły są coraz piękniejsze. Będąc w tamtym roku już wydawało mi się, że nic nie można wymyśleć, już piękniej nie może być. A dzisiaj może jeszcze ta aura na dworze, która faktycznie jest dzisiaj zimowa, to wchodząc tutaj czuję się wiosnę. Jest to okazja, żeby wesprzeć też te koła gospodyń wiejskich, które bardzo przygotowują się do tego dnia. U mnie święta wielkanocne są zupełnie tradycyjne, czyli w sobotę oczywiście idziemy z całą rodziną ze święconką. W niedzielę mamy tradycyjne śniadanie wielkanocne. Na szczęście ja mam zdjęte z siebie to odium przygotowań wszystkich świątecznych. Oczywiście wspieram rodziców, teściów, natomiast jesteśmy rodzinnie poza naszym domem. Jak ja byłam dzieckiem, to z reguły tato nas budził pierwszy, wlewając nam kubeł wody pod kołdrę. Teraz dzieci sobie nastawiają budziki i budzą nas. Nie ukrywam, że lanie w lany poniedziałek zawsze jest, więc mam suszenie pościeli. Także jest zabawnie, ale podobno co to za lany bez poniedziałek bez wody. Jest mi niezmiernie miło, że kolejny raz możemy w tej imprezie uczestniczyć. To bardzo ciekawe i
dobre wydarzenie, dlatego że pokazuje te tradycyjne stoły wielkanocne. No jak nie będziemy tego pokazywać młodym ludziom, jak nie będziemy kultywować tradycji, to kiedyś święta Wielkiej Nocy, tak ważne w chrześcijaństwie, staną się tylko po prostu wyłącznie wydarzeniem komercyjnym i chwilą odpoczynku od pracy. Uroczyste śniadanie oczywiście z jajkiem jako symbol życia i później już tradycyjnie świętowanie. A najważniejsze jest to, że mamy czas być z rodziną, z dziećmi, które często są poza domem. W moim przypadku również będę mógł się cieszyć obecnością wnuczki. Jak widać, wystawa stołów wielkanocnych to dobra okazja do przedświątecznych zakupów, wspólnych spotkań, złożenia sobie życzeń oraz by poczuć świąteczną atmosferę. Moim miastą piękny Sieradz, zamek nim na wzgórzu stał. I nie jeden lud szlachecki tutaj swe poselstwo miał. Moim miasto piękny Sieradz, kasztelański stary grób, stał po rągwie wiery celskie, aż po drumwal poszły chmur. W tym grodzie nad Warką rodziło się miasto z osady małej kubieckiej. W krakowskim przedmieściem mieszczali królowie na sejm i bezjazdy szlachecki.